Cześć, dzień dobry. Dzisiaj macie Małogórniki Śląskie. Pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry. Słuchajcie, 22 finał. Bardzo serdecznie, drodzy mieszkańcy Obornik Śląskich, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To, co się dzieje dzisiaj w dniu finałowym, jest po prostu niesamowite. Przede wszystkim miłość, po drugie godność. Słuchajcie, naprawdę, nasze działania w Obornikach Śląskich są niesamowite. 11,5 tysiąca wejść na profil sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Obornikach Śląskich. Jedna z nowinek, czyli występ Jurka i pozdrowienia dla Obornik, 5,5 tysiąca. Jesteście niesamowici, liczymy na to, że będziecie nas dzisiaj wspierać, jeszcze dużo atrakcji przed nami, za nami już bieg, za nami też blok dla dzieci, jest naprawdę niesamowicie, bardzo dużo się dzieje, w tej chwili jesteśmy w kinie, leci przystanek Woodstock, najgłośniejszy film polski, jest sporo ludzi, jeszcze przed nami ognisko i przede wszystkim licytacje, na które wszyscy czekają. Na licytacjach koszulka kapitana Śląska Wrocław, Sebastiana Mili z autografami wszystkich piłkarzy, koszulka reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej, mamy tatuowane banany, mamy stoisko, sklepik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym mamy różne fajne gadżety, mnóstwo się tam dzieje. Jest dużo słodyczy, jest dużo ludzi, przyjdźcie do oka, zobaczcie to, co tam się dzieje. Przede wszystkim jeszcze raz wielkie, olbrzymie dzięki, jesteście niesamowici, macie takie wielkie serducha. To mówiłem dla Was ja, Bartek Malec, szef sztabu Wielkiej Orkiestry w Obornikach Śląskich. Dzięki, siema, uciekam. Bardzo, nazywam się Krzysztof Bykowski, jestem z Wrocławia i bardzo lubię Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dominika Śmiałek, jestem mieszkanką Obornik Śląskich, mieszkam od urodzenia tutaj, uczestniczę w każdej wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy od samego początku. I jestem wolontariuszem, to jestem osobą wspierającą, cieszę się bardzo, że jest tym młodym ludzi, którzy zbierają pieniądze, chcą to robić i robią to zawsze na chwałę tego, co jest najważniejsze, czyli zdrowie dla małych, a teraz również i dla starszych ludzi. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj mam przyjemność być współgospodarzem. Zapraszam wszystkich tutaj do nas do kina na obejrzenie wspaniałego filmu o Woodstocku. I chciałbym pozdrowić wszystkich wolontariuszy, ludzi dobrego serca, zaangażowanych, lubiących pomagać i wspierać wszystkich potrzebujących. Siema! Cześć, jestem Dawid Zawodni. Lubię orkiestrę za to, że jest to jedyny dzień w roku, kiedy jestem na 100% pewien, że żyję w fantastycznym kraju. To chyba najważniejsze. Dzień dobry, nazywam się Szczepan Czyniecki. Znajdujemy się w kinie, świeżo odnowionym, starym kinie w Obornikach Śląskich. Odbyła się tutaj dzisiaj kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zostałem zaproszony, żeby powiedzieć kilka słów na temat całego przedsięwzięcia. Uważam że całe przedsięwzięcie za bardzo fajną inicjatywę. W końcu coś się ruszyło w związku z tym miejscem, które zostało nieco zapomniane przez oborniki. Mam nadzieję, że będzie tutaj coraz więcej, coraz lepiej. Trzymam kciuki za całe przedsięwzięcie. No i co, wszystkim życzę miłej zabawy na Wielkiej Orkiestrze. Mam nadzieję, że w tym roku znowu zostanie pobity rekord, jeżeli chodzi o zebrane pieniądze na pomoc dla dzieciaków. No i co, życzę wszystkim miłego dnia. Siema. No. Jestem Remik, a to jest Jagielka. Bardzo lubimy Wielką Orkiestrę za to, że pomaga ludziom. Mamy sami małe dzieci. Kiedyś mieliśmy też taką sytuację, że musieliśmy styczyć ze szpitalem. Pewnie dzięki orkiestrze szybko udało się to wszystko załatwić. Fajnie jest pomagać ludziom. Tyle. Cześć, Michał Sołokos z miejscowości Jary, nieopodal Obornik Śląskich.
Co sądzę o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Myślę, że to jedna z wielu inicjatyw, które mają charakter charytatywny i takie imprezy, takie wydarzenia należy wspierać. Do czego zachęcam również innych. Marcin Zwyczyna, tutaj koło Obornik Śląskich. Dlaczego lubię Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Ponieważ jest to piękna inicjatywa pozarządowa. Polacy w te dni pokazują, że potrafią się połączyć, zintegrować i zrobić coś wielkiego. Dla każdy, kto rzuci małą cegiełkę, to okazuje się, że robimy jeden wielki, olbrzymi pałac. Super sprawa. Cześć, jestem Ela Zwyczyna. Ale dlaczego lubię Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Bo jest wielka i pomaga dzieciom, a dzieci to jest przyszłość naszego narodu. Mam mówić, tak? Nazywam się Zuba, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Jurka Orsiaka, pozdrawiam całą Polskę i wszystkich tych, którzy biorą udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest to szlachetne, pamiętajcie, dobro zwraca do nas nawiązką. Pozdrawiam. Nazywam się Waldemar Grożyna, jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Góraśkowa Lipowa Dolina. Za co lubię orkiestrę? Przede wszystkim za to, że przez 22 lata grania zostało uratowane bardzo dużo istnień ludzkich. Naprawdę, Jurek, pozdrawiam cię, jesteś cudotwórcą. Siema. Dzień dobry, nazywam się Jacek. Jestem z Obornik Śląskich. Wielka Orkiestra kojarzy mi się z tym wspaniałym, naprawdę. To jest coś, co każdego człowieka o zdrowych zmysłach powinno łapać za serce i powinien wspomagać tą inicjatywę, którą Jurek rozpoczął już parę lat temu. Naprawdę, jestem od samego początku wspieram. Oborniki też wspierają, także super naprawdę inicjatywa. Popieram i wszystkich zachęcam, wręcz namawiam do tego, żeby dawali pieniążki, bo nie wiadomo, co się w życiu kiedyś stanie. Może któryś z was będzie potrzebował pomocy i te orkiestry właśnie po to są. Dzięki. Jestem Daria, mieszkam w Obornikach Śląskich. Lubię orkiestrę za to, że można pomóc i najstarszym, i najmłodszym. Jest dla mnie ona naprawdę fajną, charytatywną akcją, która powinna być jak zawsze co roku i żeby była jak najdłużej. Lubię orkiestrę, bo ludzie są pomaga. Lubimy bardzo orkiestrę, bo no, otwiera serca wszystkich i wszyscy się jednoczą wokół wspólnego celu. I fantastyczna idea, która funkcjonuje już przez wiele lat i oby jeszcze wiele funkcjonowało. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd jesteście? Powiedzcie. Z Kalami. Jesteście tutaj do Obornik do szkoły, powiedzcie, tak? Tak. I przyjechaliśmy do Obornik z pomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak? Mhm. Dać pieniążki do puszki? Tak. Tak? Żeby służyły komu? Potrzebującym, prawda? Mhm. Dzieciom i starszym osobom, tak? Tak. Za te pieniążki, tak? Tak. Wielka Orkiestra kupuje różne sprzęty do szpitali, które są potrzebne, żeby pomagać chorym dzieciom na przykład. Wiecie, jak były jeszcze malutkie, to między innymi z takich sprzętów też były badania robione. Czy jesteście zdrowi, czy nic wam nie dolega? A trzeba pomagać? Trzeba pomagać? Tak. Dlaczego? Dlaczego trzeba pomagać? Powiedzcie. Też ja powiem. Powiedz pierwsza, Tosiu. Powiedz prawo. Żeby mieć zdrowie? Tak, ale pomagać innym. Dlaczego trzeba pomagać innym? No? Żeby być dobrym. Żeby być zdrowym. Żeby nie byli zdrowi, tak? Dziękujemy.